Okej, zaprezentuję Wam dzisiaj fajny wariant przysiadów dla osób przede wszystkim zaawansowanych. Wygląda to następująco, przyjrzyjcie się z bliższa. Zakładamy odważniki kettlebells, na końcu sztangi zakładamy zaciski i obiektyw w dół, jesteśmy boso, tak? Dlaczego jesteśmy boso, to już Wam mówiłem, oglądajcie filmik. Teraz coś o odważnikach kettlebells, dlaczego je zakładamy? Zakładamy je po to, żeby pracować nad stabilizacją całego ciała tak naprawdę. Te odważniki powodują to, że ciężar jest po prostu niestabilny, tak? Czyli musimy uruchomić bardziej nasze głębsze warstwy mięśni. No i tak jak wspomniałem przed sekundą, to pracujemy nad stabilizacją całego ciała. Jest to w tym ćwiczeniu najważniejsze. Wzmacniamy mięzadła, wzmacniamy mięśnie, wzmacniamy mięśnie głębokie, wzmacniamy całe ciało. Dobra, odchodzimy. Zakładamy sztangę. Stopy rozstawiamy mniej więcej na szerokości bioder, może troszkę szerzej. Pamiętajcie o tym, żeby nie rotować zbytnio kolan i stóp przede wszystkim na zewnątrz, tylko stopy delikatnie na zewnątrz. Kolana owszem, otwieramy biodra, rotacja zewnętrzna biodra, zaczynamy ruch od bioder. Tak, góra. Bardzo fajny wariant, tak jak wspomniałem, dla osób głównie zaawansowanych, dla początkujących raczej nie polecam, bo oni nie mają na tyle, takie osoby nie mają na tyle dobrego czucia mięśniowego i przede wszystkim perfekcyjnie opanowanej techniki przysiadu. Przysiad jest bardzo ciężkim ćwiczeniem, trzeba na nim długo pracować, przede wszystkim wszystko opiera się na mobilności, także jeżeli opanujecie swój przysiad przynajmniej do dobrego poziomu, że jest na wystarczająco zadowalającym poziomie, wtedy możecie bawić się w ten sposób, utrudniać sobie to ćwiczenie. No i to wszystko.